Witajcie, witajcie. Dzisiaj mamy sobotnie popołudnie, czyli czas po tańcówek. Ja właśnie się wybieram do Wygnanowa, ale przejeżdżam przez Wir i co? Znaczy przez ZOS, pomyliłem się. I co się stało? Patrzcie, co tu się... Nie ma remizy. O kurczę. Nasza stara remiza, przez której przez tyle lat nagrywałem, zniknęła. Ale za to powstała nowa, bardzo ładna remiza. Teraz tutaj jest tablica i co my się z tej tablicy dowiadujemy? Że wszystkiemu jest winien, co? Polski Ład. O, i teraz to już nie będzie remiza, tylko to się będzie nazywał Dom Ludowy. Ale myślę, że to będzie też połączenie remizy i Domu Ludowego, bo tu widzę, że jest wjazd na samochód pożarniczy. Oni tutaj wisze mają straż pożarną. Teraz się przemieszczę trochę, aby popatrzeć z boku na... co patrzcie, tak wygląda DZOS. Przemieszczę się tutaj, aby zobaczyć z boku, jak ta remiza wygląda. O, i ta boczna część to na pewno będzie Dom Ludowy, które oczywiście będą się odbywały po tańcówki, bo nie wierzę, żeby Piotr, ten wspaniały tancerz, tutaj ich nie organizował. Zobaczcie, tutaj gdzie jest to ognisko i ten gruz, to tutaj sięgała stara remiza. Mówiłem wam kiedyś o tych pożegnalnych potańcówkach. Wiedziałem, że ją rozebrali, ale nie wiedziałem, że prace są aż tak bardzo zaawansowane. Także taką relację na żywo, jadąc do Wygnanowa, wam nagrałem z Wrzosu. Teraz Wrzos, otworzy się nowa historia we Wrzosie, więc pozdrawiam tym razem ze Wrzosu. Nie ma tu potańcówki, ale jadę do Wygnanowa.